Znajdujecie się państwo przy ulicy Ogrodowej 17. To hotel Vienna House Anders, ale kiedyś część fabrycznego imperium Izraela Poznańskiego. Ten budynek, dawnej przędzalni zakładów Poznańskiego, został wykorzystany w filmie Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy, nominowanym do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Trudno zapomnieć sceny, które rozgrywają się właśnie tutaj. Jedna z najbardziej ikonicznych scen filmu, w której to hrabia Trawiński, zagrany przez Andrzeja Łapickiego odbywa rozmowy z niejakim Halpernem w tej roli Włodzimierz Boruński. Otóż ta scena na trwałe zapisała się w pamięci kinomanów i miłośników Łodzi. W tej scenie właśnie Halpern opowiada o tym, jak wspaniale będzie rosła kapitalistyczna, fabryczna Łódź. Po tej rozmowie, zrozpaczony złą pasją w interesach. Trawiński odbiera sobie życie strzałem w głowę. W tym samym miejscu, troszkę wcześniej, bohater von Horn, który jest praktykantem Bucholca, rozmawia z młodą wdową, której mąż poniósł śmierć w fabryce i doradza jej, aby pozwała fabrykę o odszkodowanie. Już po śmierci Bucholca, August, jego służący, spaceruje wzdłuż tego samego muru, pchając pusty wózek właściciela fabryki. Monumentalna, wspaniale odrestaurowana fasada hotelu Vienna House Andels reprezentuje fabryczną łódź w najbardziej majestatycznym wydaniu. I nie dziwi fakt, że Andrzej Wajda umieścił w swoim pełnym rozmachu filmie właśnie tę fasadę. Nie tylko jednak fasada tego budynku okazała się tak inspirująca, albowiem wewnątrz, w trakcie realizacji filmu Andrzeja Wajdy, wciąż jeszcze istniała funkcjonująca fabryka. Jedną z anegdot oskarowych jest zachwyt z jakim scenografowie i inni przedstawiciele branży filmowej w Stanach Zjednoczonych powitali sceny fabryczne w ziemi obiecanej, pytając z podziwem Andrzeja Wajdę, w jaki sposób udało mu się zrekonstruować hale fabryczne i maszyny przędzalnicze z epoki, które widzimy na ekranie obsługiwane przez łódzkie przątki. Andrzej Wajda na te pytania tylko się uśmiechał i odpowiadał zgodnie ze stanem faktycznym, że przestrzenie te były w momencie realizacji wciąż aktywnymi przestrzeniami przędzalniczymi. Zgodnie z porządkiem ówczesnej kinematografii polskiej wystarczyła odpowiednia dyrektywa z władz kinematografii, aby zatrzymać produkcję na czas potrzebny do realizacji zdjęć i aby przekształcić przątki za pomocą odpowiednich zabiegów kostiumograficznych w Aktywne statystki w scenie rozgrywającej się na fabrycznej hali. Wciąż pracujące maszyny przędzalnicze z epoki, wydające charakterystyczny ogłuszający dźwięk, dostarczyły niezapomnianego tła dla filmu, w którym Witold Sobociński filmuje owe przestrzenie obiektywem, dzięki któremu widzimy bardzo głęboko w głąb kadru i obserwujemy przestrzeń prawdziwie monumentalną, w ramach której odbywa się produkcja. Tkanin. Takiej sztuczki w Stanach Zjednoczonych w latach 70. na pewno nie dało się powtórzyć. Andrzej Wajda korzystał z wciąż istniejącej infrastruktury łodzi, odpowiednio ją scenograficznie aranżując, ale jednocześnie utrwalając dla naszych oczu, dla pamięci wspólnej, ponieważ takich obrazów z łódzkich fabryk, jakie zostały zapisane w ziemi obiecanej, z całą pewnością już nigdy nie zobaczymy.